Z jakimi najtrudniejszymi wyzwaniami młode przedsiębiorstwa teraz na polskim rynku kosmetologicznym walczą? To znaczy tak, myślę, że przede wszystkim muszą się uzbroić w ogromną cierpliwość w tej chwili. Ten biznes wymaga czasu, bo tak, po pierwsze mamy młodych ludzi tutaj z Polski, coraz więcej mamy napływowych osób z tej wschodniej części Europy i to nie tylko mówimy tutaj o ludziach z Ukrainy, ale mówimy i o Białorusinach, i ludziach z Gruzji, i coraz więcej jest z Albanii, z Mołdawii. Turkmenistan, słuchajcie, my mamy teraz klientów z Uzbekistanu, z Turkmenistanu, z Kazachstanu, tak więc jest coraz więcej tych klientów. Robimy się multikulturowi, trzeba być coraz bardziej otwartym na inne narodowości, dostosowywać się do tych warunków kulturowych. To też powoduje właśnie to, o czym ja powiedziałem, te podróże. Trzeba naprawdę, moi Państwo, wyłączyć pewne rzeczy i nastawić się mocno na takie myślenie biznesowe i pomagać też tym ludziom w tym wszystkim. Natomiast trudności, które są, no na pewno jesteśmy w takiej sytuacji też geopolitycznej na dzień dzisiejszy, że no jesteśmy w takim środku tych zmian, które się dzieją i z jednej strony rynek się bardzo dobrze rozwija, ale też z drugiej strony jest ta niepewność czy teraz dobry jest moment. Ja zawsze powtarzam, nigdy nie będzie dobry moment. Trzeba po prostu ruszać i działać. Trzeba oczywiście wszystko sobie wyliczyć, przeliczyć, zastanowić się. No i przede wszystkim to, co tutaj Agnieszka prowadzi, trzeba pomyśleć przede wszystkim o tym, jak ten biznes, no wyjść z tym biznesem do ludzi. Czyli na pewno dzisiaj, jeżeli się chce tworzyć biznes i zamknąć się gdzieś tam w gabinecie i tworzyć pewne rzeczy, powiem, będzie trudne. Dzisiaj no niestety trzeba dużo rzeczy robić w tych socialach. Trzeba być i zabiegowcem, i filmowcem, i fotografem, i pokazywać miejsce, i zarządzać ludźmi, i skomunikować się, i optymalizować podatkowo pewne rzeczy, i wprowadzać nowości do gabinetu, i wprowadzać różne rzeczy. I jak się już na to decydujemy, to no, trzeba brać to pod uwagę, że no, jeżeli ktoś się nie chce dzisiaj za bardzo pokazywać publicznie, czy nawet na tym Facebooku, czy gdziekolwiek, będzie trudno.